Panie Jezu, pragniemy wyruszyć drogą krzyżową na Golgotę, aby doświadczyć Twojej nieskończonej miłości. Będziemy rozważać słowa kapłana, męczennika, wielkiego apostoła, świętego ojca Maksymiliana Kolbe, który oddał życie za bliźniego. Jego miłość do Ciebie i do drugiego człowieka miała wspaniałe źródło w miłości do niepokalanej. Naśladując go w całkowitym oddaniu Maryi, chcemy wiernie kroczyć za Tobą, niosąc z poddaniem i miłością krzyże naszego codziennego życia. Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swe oddaje za przyjaciół swoich. Nie ma. Nie ma większej miłości. To mój Pan życie swe za mnie oddał. To Pan życie za mnie dał. Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swe oddaje za przyjaciół swoich. Nie ma. To mój Pan życie swe za mnie oddał. To Pan życie za mnie Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Każdy z nas ma długi u Pana Boga i gdyby przyszło do obrachunku według sprawiedliwości, to szala ogromnie by się przechyliła na naszą niekorzyść. Ale jeżeli oddamy się niepokalanej całkowicie, to wówczas ona położy na drugą szalę swoje zasługi, swoją rękę. I możemy być pewni, że teraz szala przechyli się w dużej mierze na naszą korzyść. Niepokalana zakryje nas swym płaszczem przed sprawiedliwością Bożą, święty Maksymilian. Panie Jezu, Królu Wszechświata, słuchasz niesprawiedliwego wyroku bojaźliwego sędziego. Przyjmujesz go z pokorą, gdyż otwiera on drogę na krzyż. W czasie rozmowy poprzedzającej wyrok wyraźnie mówisz Piłatowi, że popełnia grzech, skazując cię na śmierć. Ty, który jesteś sprawiedliwością, przebacz nam nasze grzechy przeciwko sprawiedliwości. Tak wielu naszym ludzkim sądom brakuje trzeźwości w ocenie drugiego człowieka, sytuacji społecznej. Niech Matka Miłosierdzia, której oddajemy się całkowicie, zakryje nas swym płaszczem przed Twoją sprawiedliwością. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Wszyscy mamy i musimy naśladować Jezusa Chrystusa, bo inaczej nie spełnimy swego zadania, dla którego stworzył nas Pan Bóg. A wiemy, jak bardzo ciernistą była droga Pana Jezusa. Oczywiście Pan Jezus nie wymaga od nas, żebyśmy szli ściśle taką samą drogą, jaką On szedł, ale wymaga od nas niesienia codziennego krzyża naszych obowiązków i ofiar z własnej woli. Kiedy jednak i w tym nam ciężko, idźmy do Niepokalanej, prośmy ją o pomoc, a na pewno nam jej nie odmówi. Święty Maksymilian. Panie Jezu, żołnierze podali Ci krzyż, objąłeś go, być może ucałowałeś, nie dlatego jednak, że kochasz cierpienie, lecz że kochasz grzesznika. Pomóż nam objąć z miłością krzyż naszych codziennych obowiązków, trosk i cierpień. Niech to będzie okazja do składania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników, zwłaszcza zniewolonych różnymi nałogami. Prosiła o to Niepokalana w czasie objawień w Fatimie i na innych miejscach. Chcemy ochoczo spełniać jej prośby, licząc na jej matczyną pomoc. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ze słabościami naszymi i ułomnościami musimy być całkowicie Niepokalanej, do niej zupełnie należeć. Czy jest to jednak możliwe? Sprawiedliwy przecież 7 razy na dzień upada. Trzeba mówić wprost do Niepokalanej. Jeżeli Ty mnie puścisz, to do piekła wlecę i innych jeszcze za sobą pociągnę. Nie ma takiego grzechu, któremu bym się nie poddał. Nie ma takiej zbrodni, której bym nie popełnił. Jeśli natomiast Ty podasz mi rękę, to cały świat do Ciebie przyciągnę i zostanę świętym, i to wielkim świętym, święty Maksymilian. Panie Jezu, rozważając tajemnicę Twojego pierwszego upadku, chcemy z pokorą pochylić się nad swoją słabością i grzesznością, która stała się przyczyną Twojego poniżenia. Tak łatwo nam użalać się nad grzesznością bliźnich, gorszyć się ich złymi postępkami, a tak trudno przyjąć prawdę o sobie, że jesteśmy zdolni do jeszcze większych grzechów. Gdyby nie Twoja łaska, której nam udzielasz przez Matkę Miłosierdzia, byłoby z nami naprawdę źle. To Niepokalana podaje nam rękę, abyśmy mogli powstać z naszych upadków i iść wytrwale drogą do nieba. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Życie człowieka składa się z 3 części: przygotowania do pracy, samej pracy i z cierpienia. Przez te 3 etapy Bóg zbliża nas do siebie.
Im więcej jakaś dusza będzie oddana Bogu, tym wcześniej do tej trzeciej części się przygotuje, aby swoją miłość do niepokalanej ugruntować cierpieniem z miłości. Bo nic nas tak bardzo nie zbliża do niepokalanej i nie utwierdza w miłości, jak właśnie miłość połączona z cierpieniem z miłości. Na tej właśnie drodze cierpienia możemy się przekonać, czy naprawdę jesteśmy całkowicie jej oddani, bez żadnych zastrzeżeń. W tej to części trzeciej powinniśmy okazać względem niej największą miłość, rycerską. Święty Maksymilian. Matko cierpiącego Jezusa, ugruntuj naszą miłość do Ciebie poprzez cierpliwe znoszenie cierpień, jakich nie szczędzi nam życie. W naszych rodzinach tak często brakuje ofiarnej miłości. Nawet drobne kłopoty potrafią zniszczyć bezcenne rodzinne więzy. Wspomagaj ojców i matki, a także dzieci w solidarnym, wytrwałym kroczeniu drogą Bożych przykazań. Maryjo, pragniemy okazać Ci największą rycerską miłość. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Każda miłość karmi się ofiarą i poświęceniem. Miłość, która się od kogoś czegoś spodziewa, nie jest prawdziwą miłością. Miłuje ktoś bogatego, bo spodziewa się od niego majątku. Miłuje wpływową osobę, bo się spodziewa lepszej posady. To jest miłość nie osoby, ale darów, jakie się od niej spodziewa. Prawdziwa miłość musi coś z siebie ofiarować. Święty Maksymilian. Panie Jezu, w swoim życiu spotykamy tak wielu potrzebujących nie tylko dóbr materialnych, ale przede wszystkim duchowych. Wśród nich spotykamy ludzi uzależnionych od alkoholu. Czasem patrzymy na nich z politowaniem lub ze złością. Myślimy, sami są sobie winni. Czasem współczujemy ich doli. Jezu, który pozwoliłeś, aby Szymon pomógł Ci nieść krzyż zbawienia, pomóż nam otoczyć swoich bliźnich prawdziwą miłością, która nie boi się ofiary. Pomóż nam ofiarować im dar całkowitej abstynencji od alkoholu, dar wytrwałej i ufnej modlitwy, a także podejmowania umartwień w intencji wyzwolenia z nałogu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W życiu wzajemnym odczuwamy wdzięczność dla tych, którzy nam okazują życzliwość. Podobnie i serce Pana Jezusa jest tkliwe na takie akty miłości i za tę miłość odwzajemnia się miłością. Życie więc duszy w pełni oddanej Bogu to miłość potęgująca się coraz bardziej. Takie dusze starają się wynagrodzić za inne dusze,
które za bezgraniczną miłość odpłacają się Bożemu sercu niewdzięcznością. Święty Maksymilian. Panie Jezu, jakże musiałeś być wdzięczny Weronice za otarcie z krwi i potu Twojej twarzy, skoro na jej chuście odbiło się Twe święte oblicze. Niech nasza miłość do Ciebie będzie zawsze czuła i serdeczna. Niech pamiętamy, że Ty masz serce tkliwe na akty miłości, a jednocześnie cierpiące z powodu niewdzięczności tak wielu ludzi, za których przecież oddałeś swoje życie. Ucz nas wynagradzać za dusze pogrążone w grzechach nałogowych. Oby Twoje serce tak ściśle zjednoczone z niepokalanym sercem Maryi stale doznawało pociechy, widząc naszą ofiarną miłość. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Niepokalana zna lepiej naszą nędzę niż my sami. Upadamy wówczas, gdy ufamy sobie. Pan Bóg nie może popierać kłamstwa, więc skoro człowiek nie chce uznawać Jego opieki i pomocy, dopuszcza upadki, aby choć w przykry i bolesny sposób dać poznać duszy jej nędzę i słabość i utwierdzić ją w pokorze. Najważniejszą rzeczą w upadkach, choćby one były bardzo duże i ciężkie, jest nie zniechęcać się. Należy się zawsze podnosić, a raczej sama niepokalana podnosi nas z upadków. Święty Maksymilian. Panie Jezu, upadający po raz kolejny pod ciężarem krzyża, chcemy prosić Cię o dar prawdziwej, szczerej pokory. Tyle razy przyrzekamy Ci poprawę, czynimy różne postanowienia, składamy przyrzeczenia, a tak często upadamy, grzesząc przeciwko Tobie i bliźnim. Pomóż nam za wstawiennictwem niepokalanej otworzyć się na Twoją pomoc w kroczeniu drogą Bożych przykazań. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Pan Jezus naucza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wiemy, że Pan Bóg jest miłosierny. Jawno grzesznicy w jednej chwili przebaczył, gdy okazała skruchę. Do gorszących młodzież powiedział: lepiej by mu było, gdyby zawieszono kamień młyński u jego szyi i wrzucono go w głębokości morskie. Przypominajmy sobie często, jak wielka jest odpowiedzialność za zgorszenie. Pamiętajmy o tym, że mamy obowiązek wywierania dobrego wpływu na swe otoczenie, obowiązek zbliżania dusz do niepokalanej i pokazywania im, jak wygląda rycerz niepokalanej w codziennym życiu. Święty Maksymilian. Panie Jezu, w drodze na Golgotę spotkałeś płaczące niewiasty. Powiedziałeś im, aby nie płakały nad Tobą, lecz nad sobą i swoimi dziećmi. Trzeba nam bowiem opłakiwać grzechy, które niosą w sobie niebezpieczeństwo śmierci wiecznej.
Trzeba nam usilnie walczyć o dobro w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach i w całym narodzie. Chcemy, Panie Jezu, przyjąć Twoje napomnienie i w codziennym życiu dawać dobry przykład, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ufajcie niepokalanej bez granic, a sobie zupełnie nic. Wtedy wiele będziecie potrafili zdziałać dla chwały Bożej, wiele już tu na ziemi, a jeszcze więcej w niebie, gdzie nie potrzeba się już jedną ręką trzymać, by samemu nie upaść, lecz obydwie ręce można wyciągnąć ku ludziom. Święty Maksymilian. Niepokalana Matko, byłaś świadkiem ostatniego upadku swego niewinnie cierpiącego Syna. Jesteś też świadkiem naszych rozlicznych grzechów, którymi ranimy serce Jezusa i Twoje. Pomóż nam się nawrócić i odtąd żyć dla Bożej chwały. Pragniemy Ci ufać, o niepokalana, bez granic, a sobie zupełnie nic. Tylko wtedy osiągniemy cel naszej ziemskiej pielgrzymki – niebo. Jako prawdziwi apostołowie chcemy przejść przez bramę nieba razem z naszymi braćmi i siostrami, zwłaszcza tymi pogrążonymi w różnych nałogach. Matko Miłosierdzia, ulituj się nad nimi i uproś im powstanie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jednym ze źródeł zła jest pożądliwość ciała. Jest to rzecz trudna do zwalczenia. Na świecie bardzo wiele dusz ginie za przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Bożemu. I tu dusza może pokonać siebie przez niepokalaną. Sama o własnych siłach tego nie uczyni, ale przez niepokalaną wszystko może. Dusza taka może się stać nieskalana, że będzie podobna do niepokalanej. Przez niepokalaną może być pewna, że pokona największe nałogi. Święty Maksymilian. Panie Jezu, Twoje najświętsze ciało wzięte z niepokalanego ciała Dziewicy Maryi zostało wystawione na widok publiczny. Towarzyszyły temu śmiechy, bluźnierstwa, wzgarda, tłumu, żądnego Twojej śmierci. Jezu, zszedł obnażony, pomóż nam zawsze pamiętać, że nasze ciała są świątyniami Ducha Świętego i nie wolno nam ich niszczyć, poniżać. Niepokalana Matko, adorująca ciało swego jedynego Syna, uproś nam czystość serc i ciał. Pomóż nam ją zachować. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. U Boga człowieka widzimy jedną, nieprzerwaną serię aktów miłości, która przygwoździła Go do krzyża. Święty Maksymilian. Panie Jezu, przybity do drzewa krzyża, niech krew płynąca z Twoich świętych ran oczyści nasze serca, niech uleczy nasze rany grzechowe. Całujemy Twoje rany ze czcią i z miłością, a z naszych oczu płyną łzy szczerego żalu za wszystkie nasze grzechy. Te łzy są jedyną czystą rzeczą, którą możemy Ci ofiarować w podziękowaniu za Twoją miłość, która przygwoździła Cię do krzyża. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy ciernistą drogą, cieszyć się nam trzeba, że Bóg przeznacza nas do wysokiej doskonałości. Im dusza z pomocą łaski Bożej staje się silniejsza i mężniejsza, tym większy krzyż Bóg wkłada na jej ramiona, by życiem swym jak najwierniej odzwierciedliła obraz ukrzyżowanego. Święty Maksymilian. Panie Jezu, otwórz nasze serca na łaskę, jaka spływa na nas poprzez Twoje cierpienia i odkupieńczą śmierć na krzyżu. Niech zawsze ufamy Twemu otwartemu włóczniom sercu, z którego wypłynęła krew i woda, jako zdrój miłosierdzia dla nas i całego świata. Zgodnie z Twoim testamentem pragniemy przyjąć do naszych domów Twoją i naszą Matkę Maryję. Razem z nią pragniemy żyć w miłości, aby jak najwierniej odzwierciedlić obraz ukrzyżowanego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Życie swe zamierzam
Życie swe oddaję za przyjaciół swoich.